Wszystko mija. Przygnębiające myśli, złe samopoczucie mijają. Beznadzieja mija. Uwierzcie wszyscy, którzy oglądacie albo słuchacie Męskich Rozmów, że czas i mrok, który ogarnął życie, mija i nie przekreśla całego naszego życia. Dziś w Męskich Rozmowach porozmawiamy o tym mroku i o tym, że niektórzy poczuli go tak silnie, że postanowili zakończyć swoje życie. Porozmawiamy o samobójstwie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, dziennik.pl, a ze mną w studio po raz pierwszy w Męskich Rozmowach kobieta, dr Halszka Witkowska, suicydolog, zgadza się, ekspertka Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dzień dobry. Autorka książek Życie mimo wszystko i Niewysłuchani. Tak jest, zgadza się wszystko. Samobójstwo jest demokratyczne, jest apolityczne, dotyka wszystkich, niezależnie od płci, rasy, wieku, niestety wieku też. Tak napisałeś w swojej książce. Ja powiem, że trochę się z tym nie zgadzam, bo na 15 osób, które dzisiaj popełni samobójstwo, 12 to są mężczyźni. Dlaczego? Dwa pytania w jednym od początku zadałeś. Odpowiem najpierw na pierwsze, z którym się nie zgodziłeś. Wstępnie, bo myślę, że za chwilę obydwoje się zgodzimy, w kontekście apolityczny i demokratyczny chodziło o to, że nieważne, czy jesteś biedny, bogaty, czy lewicowy, czy prawicowy, czy wierzysz w Boga, czy nie wierzysz, to problem zachowań samobójczych może cię dotknąć, ciebie i twoje dzieci. Tak? Więc to jest bardzo istotna pierwsza kwestia. Druga kwestia to są dane statystyczne, czyli to, co zostało przed chwilą powiedziane. 15 samobójstw dziennie. W Polsce 12 to są mężczyźni. Natomiast warto tu zwrócić uwagę od razu na to, że zupełnie ta sprawa ma się inaczej, jeżeli chodzi o próby samobójcze. Próby dużo częściej podejmują kobiety. I tutaj warto, żebyśmy zwrócili uwagę na sam początek, na definicję samobójstwa i próby samobójczej. Ponieważ w suicydologii mówimy, że próba samobójcza to wołanie o pomoc. To jest ostateczny taki akt rozpaczy, próba nawiązania kontaktu ze wspólnotą. Natomiast samobójstwo to jest ostateczne zerwanie z tą wspólnotą. I w tym kontekście musimy na to patrzeć. I tu statystycznie, jak się przyjrzymy, kobiety dużo częściej podejmują próby samobójcze, ale rzadziej są one śmiertelne. Mężczyźni mają mniej prób, ale więcej po prostu prób, które przynoszą śmierć, tak? Więc tutaj musimy na to w ten sposób spojrzeć. Bo mam takie wrażenie, że facet jak już coś robi, to ma to robić skutecznie. Tak jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Że od nas się wymaga tego, tej skuteczności, tego doprowadzenia rzeczy do końca. To idźmy po kolei. Przede wszystkim pierwsza kwestia to jest wybór metody. Mężczyźni wybierają bardziej letalną, bardziej śmiertelną metodę. W suicydologii mówimy o tak zwanej skali letalności. I co ciekawe, ona nie uwzględnia tylko i wyłącznie metody, czyli tego, w jaki sposób odbieramy sobie życie, ale także kontekstu, przede wszystkim możliwości, czy ktoś może nam udzielić pomocy. I mężczyźni faktycznie wybierając metodę, biorąc pod uwagę to jeszcze, czy ktoś ich może uratować. Więc sytuacja, w której może nawet metoda, którą wezmę pod uwagę, nie będzie tak bardzo śmiertelna, ale możliwość, że mnie ktoś uratuje, jest ograniczona. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że kobiety dużo częściej rozmawiają o emocjach. Dzielą się tym. Mężczyźni myślą, no to mężczyźni jak rozmawiają o problemach, to konstruktywnie, pragmatycznie, skupiają się na rozwiązaniach, na technicznych stronach tego problemu. Kobiety bardzo często rozmawiają o emocjach, jak się z tym czują, więc to jest kolejna różnica. A trzecia rzecz, mężczyźnie trudniej przyznać się do tego, że jest mu ciężko i do tego, żeby w ogóle powiedzieć, że nie daje rady. I co ciekawe, pamiętam, że w którymś z wywiadów mówiłam o tym, że mężczyzna dużo rzadziej prosi o pomoc, to pamiętam, dostałam maila od jednej z osób, która oglądała ten program i mężczyzna w tym mailu napisał, pani doktor, ale nas też się rzadziej pyta, czy my tej pomocy potrzebujemy. Więc my też nie mamy społecznie przestrzeni takiej do tego, aby pytać mężczyzny, jakie są jego emocje, czy on sobie z tym daje radę. Ja często od mężczyzn słyszę, muszę zacisnąć zęby,
muszę wytrzymać. Jest cały czas bardzo takie silne obciążenie społeczne, że to na mężczyźnie ciąży cała odpowiedzialność, nie tylko za dom, ale także za utrzymanie, za finansowanie. I jeszcze taką jedną niemodną rzecz powiem, że bardzo duże wyzwania stawia obecnie narracja medialna i kulturowa na mężczyznę, no bo zwróćmy uwagę, że w tej chwili mężczyzna już nie tylko ma dobrze zarabiać, bo to świadczy o jego przedsiębiorczości, ale także powinien być kochanym ojcem, mieć czas na dzieci, czułym kochankiem, bo tak będzie w Kosmopolitanie. Do tego powinien się jeszcze dobrze ubierać, chodzić na siłownię, mieć poczucie humoru, czyli być wypoczęty i lubić podróżować ze swoją ukochaną i z dziećmi. I jak słyszy się o tych wymaganiach, to się myśli, że to 5, a może nawet 6 mężczyzn potrzeba, żeby te wszystkie wymagania spełnić. I za chwilę mogę usłyszeć z części z Państwa, no dobrze, ale kobiety w tej chwili też mają nowe wymagania i szerokie. Ja powiem, okej, jasne, natomiast jednak w przestrzeni kobiet w społeczeństwie jest dużo większe przyzwolenie na to, żeby właśnie mówić o emocjach, o tym, że z czymś sobie nie dajemy rady. Coraz więcej na przykład mówi się o depresji poporodowej, o wypaleniu zawodowym. Zwraca się uwagę na to, że jeżeli kobieta wychowuje dzieci, to tak jakby chodziła na pracę na pełen etat, tak? Więc myślę, że jednak trochę bardziej się otworzyliśmy tutaj z tej strony. Natomiast nadal wiele tematów z zakresu zdrowia psychicznego mężczyzn moim zdaniem są nadal tematami tabu. W twojej odpowiedzi zawarłaś trochę to, co motywowało mnie do przygotowania tego programu i do zapraszania różnych gości z różnych dziedzin, bo no mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie bardzo wiele jest feminizmu i dobrze, jakby nie neguję tego, nie mam zamiaru promować maczyzmu, żeby tak tymi łatkami czy flagami tutaj pooznaczać pewne tereny. Natomiast niewątpliwie męskość została gdzieś zepchnięta. No i właśnie, te wszystkie oczekiwania, o których opowiedziałaś, do faceta kierowane. Z drugiej strony szybkość, w jaką świat się zmienia i patrząc na moje pokolenie 40-paroletnich facetów, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chłopaki nie płaczą, nie zachowują się jak baba. Przepraszam, drogie panie, ale to były teksty, które słyszeliśmy. Właśnie zaciskają zęby, radzą sobie, walczą do końca, nie poddają się. No to wszystko jest w nas. Mamy ten plecak, który niesiemy ze sobą. Cały czas martwi mnie, że rozmawiamy o nas, o ludziach, z perspektywy bardzo silnej płciowości. Mówimy maczyzm, mówimy feminizm. Mam wrażenie, że jest XXI wiek i zamiast rozwijać język do granic jego pojemności, używać tych wszystkich najnowszych feminatywów, powinniśmy raczej skupić się na tym, co jest nam ludziom wspólne i w czym jesteśmy podobne. A co jeżeli płeć jest w ogóle problemem metafizycznym? Dużo głębiej się zaczniemy nad tym zastanawiać, tak? Ja zawsze podchodzę do tego z takiej perspektywy. Tutaj niebezpiecznie wchodzisz na tereny polityki. No, ale to właśnie ja zawsze wychodzę z tego założenia, że przez to, że ten temat, którym zajmuję się osobiście, jest apolityczny i bagaż tego tematu oraz chociażby materiał naukowy, nad którym pracuję, mam ze sobą ponad 800 listów pożegnalnych zanalizowanych. To są rzeczy, które naprawdę pozwalają mi skupić się na ludzkim cierpieniu, a nie na tym, czy jest to polityczne i w którą stronę. Więc tak, uważam, że powinniśmy się bardziej zwrócić w stronę człowieka, a nie w stronę etykietowania go i nazywania. I w samobójstwach też jest ten problem. Bardzo często w suicydologii mówiło się samobójstwo egoistyczne, fatalistyczne, anomiczne, pośrednie, bezpośrednie, za wszelką cenę naukowcy chcieli to jakoś ustrukturyzować, poukładać, tak samo jak z listami pożegnalnymi. Natomiast ja w swoim podejściu naukowym zwracam uwagę, że każdy sposób segregowania, nazywania spłyca to, bo mamy taki od razu odruch uogólnienia i wrzucenia czegoś na siłę w pewną kategorię. I tak w listach pożegnalnych skupiłam się na tym, aby nie kategoryzować tych listów, tylko znaleźć wspólne im cechy, funkcje komunikacyjne, które pełnią. Tak samo jest w przypadku samobójstw, które łączą pewne emocje. I w mojej najnowszej książce, którą napisałam razem z Moniką Tadrą, Niewysłuchanych, która dotyczy żałoby po śmierci samobójczej. Tam mamy 13 rozmów z osobami, które straciły kogoś bliskiego w wyniku samobójstwa, a potem w drugiej części moje takie opracowanie merytoryczne, które nie odnosi się do każdej pojedynczej rozmowy, tylko właśnie do wspólnych emocji.
do gniewu, do opuszczenia, do zwątpienia, do wstydu, do poczucia winy. I tak patrzy na samobójstwo. I pod tym względem, wracając znowu do mężczyzn, dużym problemem jest to, że dla mężczyzn cały czas zwrócenie się o pomoc to jest oznaka słabości. A co dopiero o pomoc związaną ze zdrowiem psychicznym. Panom dużo trudniej zapisać się do psychologa, do psychiatry. Jest cały czas bardzo dużo stereotypów i chciałabym też na chwilę znowu powiem coś może niemodnego, abyśmy wyszli ze swojej bańki, z bańki dużych miast. Nagrywamy w tej chwili tę rozmowę w Warszawie. Ja bym chciała powiedzieć, że na te 15 samobójstw dziennie to przede wszystkim są samobójstwa, które mają miejsce na wsiach i w małych miasteczkach. I to są faktycznie mężczyźni w przedziale wiekowym między 27 a 45-46. To jest... Jak to ładnie się mówi, w kwiecie wieku, czyli tak. W największych możliwościach, tak. Perspektywach rozwoju. Tak. Świat stoi jeszcze przed nimi, znaczy już albo jeszcze przed nimi otworem, no patrząc na początku tej skali, czy na końcu. Ale to też może być pułapkowe, prawda? Bo to może być taka perspektywa, jestem w tym wieku, a jeszcze nic nie osiągnąłem. Mhm. Statystycznie jak spojrzymy, to też oprócz wieku, oprócz tego, że to jest płeć męska, no to jeszcze bardzo często towarzyszy temu problem bezrobocia, często przedłużającego się bezrobocia. Bo zwróćmy uwagę na to, że jeżeli ja wysyłam już któryś miesiąc CV do firm i ciągle dostaję odmowę albo zero kontaktu, to zaczynam się zastanawiać, co ze mną jest nie tak. Uh-huh. Może jestem beznadziejny, uh-huh. Może no nic w życiu nie osiągnąłem. To wracamy do tego, co powiedziałem na początku, bo to też jest wyciągnięte z twojej książki, taka trochę parafraza tego, co tam przeczytałem. Bo bardzo mocno podkreślałaś te słowa, że to wszystko mija, tak? Że te uczucia, te emocje, otoczenie będzie się zmieniało i okej. Wysyłanie kolejnego CV może być... jakoś wpływać na nas negatywnie, jeśli nie ma pozytywnego odzewu. Nie wiem, choroba kogoś w rodzinie, wiele, wiele różnych rzeczy może nas dołować, no ale to powoduje, że, znaczy czas powoduje, że to minie jutro, pojutrze, za tydzień może się zmienić. To kiedy facet powinien usiąść, człowiek powinien usiąść i zastanowić się nad tym, okej, mam gorszy czas, może pojawiły się takie myśli, ale nie wiem, sam już nie dam rady, muszę iść do specjalisty, muszę z kimś pogadać. Są jakieś takie czerwone flagi, które możemy sobie oznaczyć? Jasne. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że kryzys się rozwija. I to zazwyczaj jest proces. To nie jest tak, że osiągamy kryzys samobójczy z dnia na dzień. Budzimy się rano następnego dnia i nagle znikąd pojawiają się myśli samobójcze. A bardzo często początkiem tego kryzysu samobójczego będzie po prostu przedłużające się zmęczenie, przedłużający się stres, który będzie przeradzał się w taki kryzys chroniczny. Tak? I jeżeli my w międzyczasie nie wzmocnimy swojej odporności psychicznej, innymi słowy, jeżeli ciągle wydarzają się wokół nas trudne rzeczy, ciężkie, jeżeli w międzyczasie nie mamy jak ładować akumulatorów, nie mamy bliskich osób, nie mamy czegoś, co pomoże nam się wzmocnić, no to ten kryzys chroniczny tylko i wyłącznie nas osłabia. I w pewnym momencie on może doprowadzić do tak zwanego kryzysu samobójczego i syndromu presuicydalnego. I tutaj naprawdę kilka słów, bo to jest dosyć ważne pod kątem tego, jak zauważyć to u siebie lub u kogoś. Syndrom presuicydalny stworzony przez Erwina Ringela jeszcze w latach 70. zakłada, że osoba przed podjęciem próby samobójczej ma pewne emocje związane z tym stanem, w którym jest. I przede wszystkim pierwsza kwestia to jest zawężenie sytuacyjne. Czyli człowiek nie widzi wyjścia z danej sytuacji. Czyli rozmawiamy z kimś i słyszymy od niego, że on nie widzi rozwiązań. On skupia się tylko i wyłącznie na tym, że nie ma dla niego żadnej nadziei, żadnej opcji wyjścia z tej sytuacji. Powiedzmy, nie wiem, jest kredyt, chore dziecko, zwolni go z pracy i do tego ma jeszcze sam problemy zdrowotne. Tak? I już nawet nie próbuje zastanawiać się, gdzie może uzyskać wsparcie, tylko pomoc, tylko mówi, ja nie mam innej opcji, ja nie mam innej drogi, ja sobie z tym wszystkim nie poradzę. Czyli to jest zawężenie sytuacyjne. Druga kwestia to zawężenie świata wartości. Czyli zaczynam o sobie myśleć i o wszystkim, co w życiu zrobiłem, że to jest nic nie warte. Czyli jestem beznadziejnym ojcem, beznadziejnym mężem, beznadziejnym bratem, na uczelni mi nie idzie, rodzice w sumie wydali na mnie mnóstwo pieniędzy i nic ze mnie nie ma. Mam też ogromne poczucie winy, bo mam takie wrażenie, że wszystko, co w życiu
zrobiłem źle, bo ze mną jest problem. Bo musimy pamiętać, że tym się różni też samobójstwo od morderstwa, że cała zła energia i wina idzie do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Po zawężeniu świata wartości i po zawężeniu sytuacyjnym przychodzi też czas na zawężenie relacji międzyludzkich. I tu bym chciała, aby osoby, które nas słuchają, bacznie nastawiły ucho i zapamiętały to, ponieważ często o osobach, które odbierają sobie życie, mówi się: samobójcy to egoiści. Nie pomyślą o tym, ile bólu przyniosą swoim najbliższym i całym otoczeniu. Zostawił matkę, żonę, dzieci. Prawda? I to jest szalenie krzywdzące, ponieważ nie bierze pod uwagę właśnie syndromu presuicydalnego, czyli tego zawężenia relacji międzyludzkich, kiedy osobie, która ma myśli samobójcze, wydaje się, że ona jest po prostu obciążeniem dla innych. I odbiera sobie życie nie dlatego, że nie myśli o innych, tylko dlatego, że wydaje jej się, że jest tak beznadziejna, że innym będzie lepiej bez niej. I to bardzo często też czytam w listach pożegnalnych. Beze mnie będzie wam lepiej. Bardzo przepraszam, ale nie mogłem wytrzymać. Jestem beznadziejnym ojcem, będzie lepiej beze mnie. Tak? Więc pamiętajmy, że to też należy wziąć pod uwagę. I do tego dochodzi także zawężenie dynamiczne, kiedy myśli samobójcze się bardzo intensyfikują, bo powiem rzecz też, która rzadko pada w mediach, że większość populacji ma przelotne myśli samobójcze. Jesteśmy ludźmi, a więc myślenie o własnej autodestrukcji, które się pojawia kilka razy w naszym życiu, to jest coś naturalnego, zwłaszcza przed u nastolatków. Natomiast różnica polega na tym, kiedy te myśli zaczynają się intensyfikować. Ja bym chciał tutaj na chwilę przerwać. Czyli w momencie, kiedy usiądę i powiem: Jezu, jak mam dzisiaj dosyć... bym się nie obudził. Szef mnie wkurzył i w ogóle pojadę w przysłowiowe Bieszczady albo skończę ze sobą. To może mi się taka myśl kilka razy w życiu zdarzyć. Mhm. Jakby to tak jest po prostu. To są tak zwane przelotne myśli samobójcze. Natomiast różnica polega na tym, kiedy te myśli po pierwsze zaczynają się już zbierać nie tylko wokół takich myśli rezygnacyjnych, czyli ja bym się wolał nie obudzić, zachorować, zginąć w wypadku, a zaczynam myśleć faktycznie o odebraniu sobie życia. Jeżeli te myśli wracają do mnie, jeżeli one są coraz intensywniejsze, jeżeli trudno mi jest sobie z nimi poradzić, jeżeli sam nie mogę ich odegnać, czy sama, czyli tak? Wracają uporczywie. Tak jest. I nie mam sposobu, aby jakoś rozbić. I takim największym punktem alarmowym jest to, kiedy one nie są już tylko takimi myślami abstrakcyjnymi, bym powiedziała, o odebraniu sobie życia, tylko moment, kiedy zaczynam myśleć o konkretnej metodzie, o dacie, o miejscu, o listach pożegnalnych właśnie, co napiszę, komu, co oddam. Zaczynam sobie to planować i wyobrażać. Tak, i to Ringel nazywał ideacjami, czyli taki moment, kiedy właśnie już to są konkretne plany. To już nie są tylko myśli, tylko są kompletne, konkretne plany. I tutaj też ważne jest, że gdzieś na tej drodze dochodzi też do odhamowania agresji. No bo w samobójstwie też agresja się pojawia jako taka, bo ja muszę własne ciało uszkodzić. I często to przejawia się w takich nie do końca oczywistych zachowaniach, które moglibyśmy nie kojarzyć w oderwaniu od kontekstu. Czyli ktoś na przykład zaczyna szybciej jeździć samochodem, pić więcej alkoholu, więcej narkotyków, zaczyna naciągać granice. Pamiętam, kiedyś rozmawiałam z reporterem wojennym, który miał bardzo trudną misję na jednym z frontów i w pewnym momencie zdał sobie sprawę z tego, w jak poważnym kryzysie jest psychicznym, jak wyszedł na zdjęcia właśnie na froncie bez kamizelki, bez kasku. I zdał sobie sprawę, że to już jest coś nie tak, tak? Przestał w ogóle o sobie myśleć, więc niektórzy też biorą pod uwagę, nie wiem, rozpoczęcie uprawiania ekstremalnych sportów. To życie zaczyna dla nas mieć coraz mniejszą wartość i my zaczynamy bawić się z tą granicą, tak? To jakby nie musi być u wszystkich, ale czasami to też towarzyszy, tak? To sprawdzanie siebie, więc to są rzeczy, które możemy zauważyć u siebie, tak odpowiadam na twoje pytanie, ale możemy też zauważyć u kogoś. Natomiast bardzo ważnym elementem jest spadek poczucia własnej wartości. I ja zawsze o tym też mówię, że samobójstwo jest po prostu przede wszystkim ucieczką od bólu psychicznego. A na ten ból psychiczny składa się, ja mówię to zasada 3B, poczucie beznadziejności, ale w takich dwóch wymiarach. Z jednej strony ja jestem beznadziejny, ale z drugiej strony ja nie mam nadziei, jestem beznadziejny na przyszłość. Uh-huh. Nie jestem w stanie sobie właśnie pozytywnego scenariusza wyobrazić tego, że w życiu moim coś się dobrego w ogóle wydarzy. A trzecie B to jest poczucie bezradności. Czyli cokolwiek nie zrobię, nie ma to wpływu na moje życie. Czasem psychiatrzy oceniają próbę samobójczą jako próbę odzyskania kontroli.
że właśnie chociaż przynajmniej w tym jednym aspekcie mam jakąś sprawczość, mogę zadecydować, tak? Uh-huh. Więc pamiętajmy o tym, bo bardzo podobał mi się ten wstęp, który zrobiłeś, naprawdę jest świetny, ponieważ o samobójstwie też czasami mówimy, o tym kryzysie samobójczym, jako staniu w korku. Słucha nas na pewno wielu kierowców teraz i kobiet, które też prowadzą samochód. I wyobraźmy sobie, że stoimy w korku, tylko różnica jest taka, że osoba w kryzysie samobójczym, jak stoi w tym korku w samochodzie, ma wszystkie szyby czarne, nie ma radia, nie ma telefonu i nie może wyjść. I nie wie, jak długo ten korek będzie trwał. I to jest to poczucie bezradności, beznadziejności, totalnej samotności. Uh-huh. I to wszystko składa się na ten ból psychiczny. I to on uniemożliwia życie. Bo nie jest tak, że człowiek, który popełnia samobójstwo, on nie chce żyć. On po prostu już dalej nie może żyć. No dobrze, to jeśli ktoś z naszych słuchaczy, widzów rozpoznał w sobie i albo boryka się z takim trudnym czasem w swoim życiu, to co powinien zrobić? Gdzie się udać? Jak o tym rozmawiać? Bo za chwilę też o ten język zapytam, bo to jest w przypadku facetów chyba bardzo ważne. Przede wszystkim nie podnosimy sobie poprzeczki. Bo bardzo często jest tak, że odstawiamy swoje zdrowie psychiczne na ostatni plan. Bo jeżeli bardzo boli nas ząb, to w pewnym momencie musimy iść do dentysty, bo już nie jesteśmy w stanie zasnąć, funkcjonować, jeść i pić, prawda? Ale często też przyciągamy to do granic możliwości. Ja na przykład często nikt nie lubi leczenia kanałowego. Oczywiście, chociaż ostatnio miałam bardzo dobrego dentystę. Tak czy inaczej, nie przyciągajmy zdrowia psychicznego. Jeżeli czujemy, że mamy problemy z zasypianiem, jesteśmy bardziej nerwowi albo bardziej senni, jeżeli nie jesteśmy w stanie funkcjonować, bo myśli takie autoagresywne, autodestrukcyjne, one wracają, jeżeli w ogóle trudno nam jest w komunikacji z drugim człowiekiem, jeżeli pojawiają się używki, które jak wiemy są depresantem, a nie antydepresantem, a bardzo często osoby, które mają problemy w pracy, czy doświadczają wypalania zawodowego, czy mają różnego rodzaju kryzysy i stresy, piją alkohol, relaksują się, prawda? Alkoholem albo tak. Odprężają się. Wiemy, że działa to dokładnie odwrotnie, bo budzimy się następnego dnia. Jest krótkotrwały relaks. I jest jeszcze gorzej, tak? Bardzo często. Więc przede wszystkim nie czekajmy. Zwróćmy się o pomoc do specjalisty od zdrowia psychicznego. To nie musi być od razu psychiatra. To może być psycholog, to może być terapeuta, a może być też pierwszym krokiem zadzwonienie na telefon pomocowy i po prostu porozmawianie z anonimową osobą, której my nie znamy i oni nas nie znają i możemy się po prostu wygadać, tak? I tutaj przede wszystkim w pierwszym kroku zachęcam do odwiedzenia serwisu Życie Warte Jest Rozmowy zwjr.pl. W ramach tego serwisu świadczona jest anonimowa i bezpłatna pomoc na całą Polskę. Jest zakładka Napisz do specjalisty, gdzie nie trzeba nawet rozmawiać, bo niektórzy mają problem, żeby przełamać się w tym pierwszym kroku i zadzwonić i z kimś rozmawiać, więc można napisać. Napisać po prostu długi list, co często też pomaga nam, bo tworzymy pewną narrację na temat swojej sytuacji. Możemy skorzystać z bezpłatnych wideokonsultacji już przez kamerkę internetową w sprawie na przykład kryzysu naszego dziecka, bo bardzo często jest tak, że dziecko doświadcza kryzysu i od razu rodzic jest w kryzysie, więc mamy takie bezpłatne konsultacje dla rodziców, których dziecko ma myśli samobójcze, jest po próbie samobójczej. Są też takie konsultacje dla nauczycieli, ale także dla osób w żałobie, które straciły kogoś w wyniku śmierci samobójczej. Ale oprócz takich, bym powiedziała, bezpośrednich działań pomocowych, na stronie Życie Warte Jest Rozmowy znajdziemy też bardzo dużo materiałów informacyjnych, poradniki, krótkie wideovlogi dotyczące tego właśnie, jak zacząć rozmowę o myślach samobójczych, jak powiedzieć bliskiemu o swoich myślach samobójczych. Mamy też serię podcastów Przywróceni Życiu, gdzie są osoby opowiadające o tym, jak poradziły sobie z kryzysem i bym powiedziała bez kolorowych okularów, tylko faktycznie tak, jak to miało miejsce ze wszystkimi swoimi trudnymi momentami, więc warto też posłuchać, zainspirować się i przede wszystkim nie bać się zrobić ten pierwszy krok, czyli tam jest sięgnąć po wiedzy. Pomoc. A do tego mamy też bezpłatną bazę miejsc pomocowych i telefonów pomocowych, więc tam też możemy sobie wybrać, tak, czy telefon, gdzie zadzwonić, taki czy inny problem, czy ośrodek interwencji kryzysowej, czy centrum zdrowia psychicznego. Warto wejść na stronę Życie Warte Jest Rozmowy. Jeśli ktoś teraz z naszych słuchaczy no właśnie ma taki trudniejszy czas, to polecam skorzystać. Chciałbym zapytać o ten język, bo myślę, że to jest też problem, że mężczyźni chyba nie do końca potrafią sobie nazwać uczucia, nie do końca potrafią nazwać, co z nimi jest. W poprzednim odcinku Męskich Rozmów Szymona Glonka rozmawiałem z
andrologiem i on też mówi, no przychodzą faceci i ten język opisania swojej fizjonomii jest ubogi, już pomijając to, że nie wiedzą, jakie leki przyjmują, jakieś takie różne rzeczy, prawda, bo żona, bo partnerka szykuje. Czy to też jest jakąś barierą w takim prośbie o pomoc? No bo co powiem, że co? Że nie śpię, bo się budzę w nocy, no bo nie wiem dlaczego, bo nawet nie wiem do końca, że to jest wywołane stresem, albo że jestem beznadziejny. No to też, no, powiedzieć do obcej osoby, słuchaj, jestem beznadziejny, nie radzę sobie. Oczywiście język jest ogromną barierą, ale też dlatego, że go nie trenujemy, bo nie rozmawiamy. To jest zamknięte koło, tak? Skoro społecznie nie ma zgody na to, aby mówić o tym, że jest beznadziejnie w naszym życiu, że jest ciężko, tylko Instagram, Facebook i TikTok pokazują, jak wspaniale wyglądamy po siłowni albo na tle palm, prawda? Jak wszyscy mają kolorowe życie. Jak wszyscy mają wspaniale, to jak ja mam powiedzieć, że ja sobie nie daję rady? Jak ja mam zaprzeczyć temu trendowi? Więc oczywiście nie ćwiczymy rozmowy o problemach, boimy się tych rozmów, ale powiedziałeś też, że mężczyźni nie potrafią nazywać emocji. Ja bym powiedziała, że my generalnie jako ludzie mamy problem. Mężczyźni, kobiety, dzieci mamy problem z nazywaniem emocji. To nie jest nic oczywistego, bo my o tych emocjach mimo wszystko rozmawiamy nadal mało. Mylimy je, ale w ogóle myślę, że taką podstawową drogą jest to, że my bardzo często z wieloma problemami zostajemy w naszej głowie. Po prostu. A moment, kiedy zaczynamy o tym rozmawiać, to jest moment po pierwsze, kiedy zaczynamy to nazywać. Czyli już zaczynamy panować nad tym, bo dopóki to jest szum myśli, dopóki to wszystko kołuje się w nas, tak? Te ruminacje się mówi, czyli takie wyrwane myśli powtarzające przed snem na przykład, albo niektórzy się budzą w nocy i mają takie nawracające myśli. One często są wręcz takim kołowrotkiem. To zwróć proszę na to uwagę, że dopóki my jesteśmy z tym sami, to nas trochę jak ta fala, jak tsunami nas zalewa. I nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, dopóki tego w jakiś sposób nie opanujemy. Więc ten moment, kiedy z myśli wypowiadamy słowa, to już jest pierwszy krok, bo nazywamy, segregujemy, porządkujemy. Jeżeli te słowa usłyszy druga osoba, to już jest kolejny krok, bo wtedy nie patrzę na to tylko z własnej perspektywy, ale daję możliwość drugiemu człowiekowi, który może wnieść mi pewne rozwiązania lub który może starać się inaczej mnie ocenić. Powie, hej, nie jesteś beznadziejny czy beznadziejna, bo ja pamiętam, że nie wiem, na studiach miałeś świetne oceny, pamiętam, jak miałeś super stypendium, pamiętam, jak napisałeś świetny tekst albo nie wiem, zrobiłeś świetny interes, bo osoby w kryzysie samobójczym mają też problem z taką pamięcią biograficzną. Ona często jest bardzo negatywna i wyobraźmy sobie teraz, że człowiek w kryzysie pamięta tylko złe rzeczy, pamięta tylko te momenty, kiedy kogoś zawiódł. Nie wiem, czy ktoś, kto nas teraz ogląda, pamięta taki serial Lucyfer, lekko z poczuciem humoru ten serial był, ale była opowieść w nim, czym jest piekło. I że piekło może być takim miejscem, w który wpadamy w pętlę tych wszystkich wydarzeń, w których kogoś zawiedliśmy, kiedy mamy ogromne poczucie winy. I myślę o tym w tym kontekście, że osoby, które są w kryzysie samobójczym, one są w takim piekle za życia. I dopóki są w nim same, to jest strasznie ciężko z tego wyjść. Dlatego nasz projekt nazywa się Życie Warte jest Rozmowy, dlatego promujemy pierwszą pomoc emocjonalną, dlatego zachęcamy do tego, aby rozmawiać o tym, że jest się w kryzysie, czy ma się myśli samobójcze. Jest też, są dwa takie najbardziej szkodliwe stereotypy, które utrudniają pomoc osobom, które myślą o odebraniu sobie życia. Pierwszy jest taki, że kto o tym mówi, na pewno tego nie zrobi. I to jest trochę takie podejście, jak w polskie nasze powiedzenie, ta krowa co dużo muczy, mało mleka daje, prawda? Czyli jak kumpel przychodzi i mówi, że jest mu źle i w ogóle myśli, że... Albo ma myśli, chce odebrać sobie życie, to on na pewno tego nie zrobi, bo przecież by nie powiedział o tym. Tak. A jest dokładnie odwrotnie. Badania pokazują, że 80% osób zanim podjęło próbę samobójczą, wcześniej mówiło. Informowało. Tak jest. Czasem dosłownie, słuchaj, chyba skończę z tym wszystkim, ale czasem metaforycznie. Pamiętam kiedyś określenie, mam ochotę wyjąć wtyczkę z kontaktu. Albo następne święta spędzicie beze mnie. Tak? Więc to jest bardzo duży alarm, kiedy ktoś zaczyna mówić. No i to jest ten pierwszy fałszywe przekonanie, że to właśnie jest odwrotnie. A drugie to jest takie, że sama rozmowa o samobójstwie lub myślach samobójczych może zachęcić do tego. I to też jest błąd. No to jest bardzo duży zarzut też do nas dziennikarzy i do mediów. Prawda? No ale to jest jeszcze w momencie, co innego. Kiedy my mówimy, no to zachęcamy, zwiększa się fala, no bo promujemy.
No tak, ale tu musimy odróżnić rozmowę prywatną, pomocową z drugim człowiekiem, a rozmowę publiczną, bym powiedziała, przekazy publiczne, tak? Więc w rozmowie prywatnej przede wszystkim zwracam uwagę na to, że jeżeli ktoś w kryzysie samobójczym ma intensywne myśli samobójcze, doświadcza tego bólu psychicznego i nie może nikomu o tym powiedzieć, cierpi w samotności i też jest w takim zamkniętym kole dialektycznym. Ale w sytuacji, kiedy ktoś to rozbije i powie, hej, słyszę, że jest ci ciężko, może nie jestem w stanie dokładnie zrozumieć twojej sytuacji, ale rozumiem, że mierzysz się z czymś poważnym. Jak długo to trwa? Może masz myśli o śmierci? Może masz tego wszystkiego tak naprawdę dosyć? I jeżeli te pytania padną, może się okazać, że jako pierwsi się dowiemy o tym kryzysie. I ten człowiek pierwszy raz poczuje się bezpieczny. Dobra Boga, ale co z tym zrobić? No i teraz, po pierwsze, bardzo często samo wysłuchanie. Ja pamiętam rozmowę z mężczyzną, który... Byłam na weselu przyjaciół. I small talk weselny. Każdy mówi, czym się zajmuje. Obcy ludzie dla mnie. Rozmawiam z nimi i mówię o tym, że zajmuję się zapobieganiem samobójstwom. I obcy mężczyzna, młody stojący obok mnie, rzucił mi się w ramiona i zaczął mnie przytulać i mi dziękować. I opowiedział mi swoją historię, jak miał bardzo intensywne myśli samobójcze, planował już odebranie sobie życia i zadzwonił do koleżanki, żeby się pożegnać. Ona powiedziała, chodź, spotkajmy się, pogadamy. Ona oczywiście nie zdała sobie sprawy, jak poważna jest ta sytuacja, ale usiedli i on mówił przez 3 godziny. Po prostu mówił. I opowiadał mi o tym, że ta rozmowa uratowała jego życie, bo on pierwszy raz poczuł się ważny. Nikt nie oceniał jego problemów, został wysłuchany, niezbagatelizowany i pierwszy raz ktoś z szacunkiem podszedł do tego, jak bardzo on się źle czuje. I wiem, że nam się to wydaje bardzo mało, bo nam się wydaje, że jak pomoc, to już na całość, że musimy właśnie nie wiadomo co zrobić, prawda? Może zamieszkać z tym kimś, może nie wiadomo załatwić mu pracę i wszystko, dziennie. Prawda? No właśnie nie, czasem się okazuje, że nawet SMS, jestem przy tobie, jesteś ważny dla mnie, pamiętaj, możesz do mnie zadzwonić, o której chcesz. Kilka takich elementów, które pokazują, że jesteśmy... że ktoś jest dla nas ważny, po prostu, tak? I to jest ta bierna pomoc, to wysłuchanie. A drugi krok, bo na tym w ogóle polega pierwsza pomoc emocjonalna i myślę, że warto, żeby to tutaj wybrzmiało, ona opiera się na zasadzie 4Z. Zauważ, bo często też kryzys maskujemy, prawda? Mężczyźni bywają w tym specjalistami i potem słyszymy taki przystojny, wesoły, miał świetną pracę, dobrze zarabiał, piękną żonę, odebrał sobie życie. No bo nikt nie myśli, jaką ogromną pracę włożył w to, żeby być tam, gdzie jest, jak ogromne obciążenie musiał mieć na sobie. Tego nie widzimy, widzimy efekt. Mężczyźni też potrafią to świetnie maskować, tak? No bo nie chcą martwić innych, chcą brać wszystko na siebie, więc trzymają tą pozę betonową, bym powiedziała. Więc ten pierwszy krok pierwszej pomocy emocjonalnej zauważ. Właśnie widzę, że mierzysz się z czymś trudnym, widzę, że jest ci ciężko. Widziałem, że ostatnio w pracy na przykład mi się odzywasz. Może masz problemy, może chciałbyś o tym porozmawiać. I wtedy przechodzimy do drugiego etapu. Zapytaj. Zaczynamy zadawać pytania o tą sytuację, tylko nie takie przesłuchanie. Na przykład, dlaczego jesteś w kryzysie? No bo często człowiek nie wie nawet. W tej rozmowie ma połączyć kropki. I trzeci, najważniejszy krok pierwszej pomocy emocjonalnej to jest zaakceptuj. Czyli jeżeli słyszymy, że koledze zmarł pies, to nie nabijamy się z tego, że to że tylko jest pies. Smutny z tego powodu. Bo nie wiemy, co ten chłopak, co ten kolega przeżył w swoim życiu, czy koleżanka. Bo może to jest 15 problem w ciągu ostatniego pół roku. Wiemy, że nieszczęścia potrafią chodzić też piątkami, nie tylko parami. Może chore dziecko w domu, może problemy w pracy, a może w ogóle w życiu kiedyś miał tylko tego psa, bo nie wiem, stracił przyjaciela gdzieś. Tak jakby tysiące różnych kontekstów, o których my nie możemy mieć bladego pojęcia. Więc ten trzeci krok zaakceptować jest bardzo, bardzo ważny. Czyli nie oceniamy, nie umniejszamy czyichś problemów, tylko po prostu akceptujemy, że to jest dla tego człowieka ten moment, kiedy on ma dosyć. I dopiero czwarty krok to jest zadziałaj. I to zadziałaj może być czasem tak, że po tej rozmowie powiesz, słuchaj, może warto, żebyś porozmawiał z kimś, kto się tym zajmuje na co dzień, bo psycholog czy terapeuta to jest tak jak lekarz, ortopeda czy dentysta. Po prostu potrzebujesz wsparcia. W tym nie ma nic złego. Jeżeli go nie ma w otoczeniu, nie masz kogoś bliskiego, z którym byś chciał porozmawiać, albo boisz się oceny tego kogoś, to tego jest specjalista z zakresu zdrowia psychicznego. To jakby nie jest od razu szpital psychiatryczny. Ludzie też mylą na przykład psychiatrę z terapeutą, z psychologiem, tak? To jest od czego? Więc te nasze pierwsze kroki naprawdę mogą być takimi krokami rozpoznawczymi. Czy już trochę zeszliśmy z tego myślenia, że jeśli... no właśnie, udaje się do psychiatry, psychologa, terapeuty, to jestem
No i tutaj możemy sobie albo użyć trochę wulgaryzmów, albo no, wariatem na przykład. Tak, nie? Wariatem, chorym psychicznie, no w ogóle nie wiadomo czym. I to jest taka łatka, która już mnie definiuje na całe życie. Myślę, że tak. Myślę, że nadal są pewne bańki, w których już tak nie jest. Na przykład wśród młodych ludzi coraz częściej już otwierają się te młode osoby. Mam terapeutę, nie wiem, biorę leki na depresję, tak? Jakby młodzi ludzie już, mam wrażenie, mają coraz mniejszy problem, żeby o tym mimo wszystko rozmawiać. Ale myślę, że w tej chwili roczniki powyżej 30 lat, 40 plus nadal się wstydzą. Jednak to jest takie pokolenie wychowane na innych podstawach. I cały czas nie wypada. A poza tym jeszcze pomyślmy, pod uwagę weźmy pewne zawody. Tak? W pewnych zawodach po prostu nie wypada się przyznać. No przecież mężczyzna, nie wiem, biznesmen, kto zaufa, prawda, na pewnym prawnik, poziomie, księgowy. Prawnik, tak? Znaczy to tutaj w ogóle musi być wszystko korekt, a nie, że on chodzi na terapię. Ja pamiętam, miałam kilka też rozmów z osobami właśnie, duchownymi. Bo powiedzieliśmy o takich wysokich zawodach, ale budowlaniec. No tak, nie? No ale to, a ksiądz? Twardy facet. Nie? W sensie jakby jest bardzo dużo grup no tak. zawodowych. No to on jest od tego, żeby pomagać ludziom. I co, i nie ma prawa sam się załamać? Jakby to też jest taka pułapka, mam wrażenie, że my czasem... A jeszcze jest, no właśnie, według prawa kościelnego samotna czy samotny. No tak, no. Bez bliskiej osoby, tak. drugiej, partnerki, tak. partnera. Ja pamiętam, kiedyś rozmawiałam z takim księdzem i on mi powiedział, wiesz jak to jest wrócić do domu i przez cały czas wiedzieć, że jak położysz płaszcz w jednym miejscu, nikt go nie ruszy? To jest ogromne poczucie samotności, nie? I my w ogóle o tym zapominamy, nie myślimy, ale nie trzeba być księdzem w różnych innych zawodach, nie wiem, bycie policjantem, też ogromne obciążenia. Nie każdy policjant skorzysta z porad psychologa, mimo że ten psycholog jest dostępny, będą się wstydzić do niego pójść. Często są też takie przekonania, że może podwładny się o tym dowie, potem, nie wiem, nie wyślę mnie gdzieś albo, tak, jakby będą konsekwencje negatywne tego. Jeszcze jedna rzecz, bo wróciłbym do tych zetek, o których mówiłaś, czyli zaakceptuj, czy nie oceniaj, bo bardzo często też w takich męskich rozmowach w piątek wieczorem gdzieś, gdzie tam z kumplami wyskakuje na tak zwane miasto i w ogóle jest takie, no weź nie pier... A co ty gadasz, jakie tam... A Franek ma problemy dopiero, tam, żona umarła, dwójka dzieci została. Zdradza go tak, i w ogóle, tak, albo nie wiadomo co jeszcze... No, i takie trochę umniejszanie, nie? Tak. No i... Ja bym powiedziała licytacja. Zwróć uwagę, że przychodzi do ciebie kumpel, mówi, że coś tam się wydarzyło, a ty chcąc go pocieszyć, zaczynasz mówić co u ciebie albo co u kolegi. I w gruncie rzeczy ten człowiek dostaje taki impuls, hej, to moje problemy nie są ważne, bo ktoś ma większe, tak? Tak, tak. Znaczy, tak to tak, nie tak, jest tak. pomoc. Od tego jeszcze nikomu nie zrobiło się lepiej, tak? Więc myślę, że to jest bardzo duży problem, że my nie mamy w ogóle to takie mechanizm polskie, pocieszania. Że nieważne jak u nas jest źle, ale jak u sąsiada jest gorzej, to jest oj, dobrze. Oj, takie polskie. No i niestety statystyki dotyczące samobójstw dotyczą większości miejsc na świecie, tak? Więc jakby no, te role, one są niezmienne, tak? Więc jakby ja myślę, że tutaj kwestia tego rozmawiania, ale też tego właśnie nie użalania się. Zwróć uwagę, od razu nam się nie użala się, nad sobą, mięczak, tak. prawda? Jakby mnóstwo takich określeń, które pokazują, że nie ma na to przestrzeni, żebyśmy w ten sposób o tym porozmawiali. Nie mogę się przyznać, że mam tego dosyć, gdzie jestem na przykład, że wybrałam w ogóle drogę w życiu, która mi nie odpowiada. Że może kobieta, z którą jestem, zamiast mnie do góry pchać, to mnie dołuje. Jakby to też czasem... A mówiłem ci, że to za łza? No tak, od razu. Ale, no tak, ale zwróćmy uwagę na przykład, jak rzadko też rozmawiamy o dzieciństwie. Zobacz, powiedziałam o tym, że cały czas w tym pokoleniu 35-40 plus będzie problem z pójściem do psychologa, ale pomyśl, ile w tym pokoleniu jest traum z przeszłości. Ilu mężczyzn w wieku w tej chwili, którzy mają 50 parę lat, doświadczali przemocy fizycznej i psychicznej w domu. I to poważnej. Tak? Ja rozmawiałam z mężczyzną, który był wychowywany kablem od żelazka. I to też kawał faceta, mocno zbudowany, cały czas, całe życie trenował sporty walki i co? Zrobił tą całą obudowę wokół siebie, żeby pokazać, że jest silnym człowiekiem, bo był tak katowany w domu, nie? Ale oprócz przemocy fizycznej może być też przemoc psychiczna. Jesteś leniem, nic z ciebie nie będzie. Głupi jesteś, będziesz kopał rowy całe życie. I ile osób nosi w sobie takie straszne słowa, które usłyszało, będąc dzieckiem. Pamiętam, tak, zawiodłem się na tobie. Tak, ale pamiętam kolegę, który ze mną rozmawiał, mówi, wiesz, ja byłem młody, całe dzieciństwo słyszałam od mojej matki, że jestem patentowanym leniem i nic ze mnie nie będzie. Ja jestem w tej chwili pracoholikiem na terapii.
z zupełnym wypaleniem zawodowym, tak? No bo wpadłem po prostu ze skrajności w skrajność, tak? Więc musimy pamiętać też to, że może pora na to, abyśmy zaczęli rozmawiać o trudnym dzieciństwie, bo to nie jest nasza wina, że w domu był problem alkoholowy, że ktoś się znęcał. Że miał za wysokie wymagania. Tak, że ogromna presja była w domu, bo to nie jest nasza wina. A większość z tego pokolenia też mierzy się, no bo zobaczmy, teraz mówimy w mediach o bezstresowym wychowaniu, o tym, że dziecko trzeba traktować z szacunkiem, rozmawiać, żeby nie było przemocy, tak? Jakby w tej chwili to jest otwarta rozmowa na temat rodzicielstwa. No ale rocznik 66, mężczyźni z tego rocznika lub trochę później, to nie były czasy, kiedy się rozmawiało o tym, jak wychowywać i prawda, jak rozmawiać miło z dzieckiem i rozwijać jego potrzeby emocjonalne. Więc myślę, że z tym bagażem się też musimy zmierzyć i nie wstydzić się, bo może się okazać, że nasi koledzy, którzy też udają twardzieli, mają też trudne przeżycia z dzieciństwa i nagle jak zaczniemy się nimi wymieniać, okaże się, że to nie jest po to, żeby się użalać nad sobą, tylko w końcu o tym powiedzieć. I zobaczyć, że inni też tak mają, jest. Co jest trochę takie uwalniające, tak? No bo pokazuje, że okej, oni sobie radzą, może ja też mogę. Ale przede wszystkim, zobacz, mogę zderzyć to z drugą osobą, bo u mnie w głowie mogą dźwięczyć cały czas te słowa matki czy ojca z dzieciństwa, ale jak powiem to drugiej osobie i ona powie, hej, ale spójrz na siebie, zobacz, gdzie ty jesteś, ile zrobiłeś lub zrobiłaś rzeczy do tej pory, jesteś super. Ja na przykład na ciebie patrzę jako na inspirację. Znaczy, dopóki się sami mierzymy z tymi wszystkimi okropnymi myślami, to jesteśmy w tym piekle. Wiesz co, ja jeszcze myślę jak o sali sądowej. Aha. Gdzie jest oskarżyciel, prokurator, sędzia, winny, ale nie ma adwokata. No bo my go nie wpuszczamy na tę salę. Są same oskarżenia i my sami je po prostu mnożymy. Ale warto wpuścić trochę powietrza, światła, zasłony i wpuścić tego adwokata. Każdy z nas ma do niego prawo. Nie bądźmy tak surowym sędzią wobec siebie, bo nie widzimy wszystkich kontekstów. Nie wiemy na przykład, na ile osób wpłynęliśmy. To piękne zdanie, że każdy może być inspiracją dla drugiego człowieka, bo może tak być, że twoja walka, chociaż ktoś może nie znać jej szerokiego kontekstu, jest dla kogoś inspirująca. Dzisiaj zbliżamy się już do końca. Chciałem jeszcze poruszyć ten wątek medialny, bo on mi się też wydaje bardzo ważny, żeby w naszej przestrzeni właśnie wybrzmiało też, że to jest gigantyczny problem społeczny. Abstrahując od płci. Dlaczego w mediach albo sami nie mówimy, narzucamy sobie jakąś autokorektę, albo nawet no jest tak przyjęte, że ten temat to lepiej w ciszy. Przez lata w Polsce, w ogóle na świecie też mówiło się mało o samobójstwie, bo straszono tak zwanym efektem Wertera. Bo tu ważne, żeby wiedzieć, że jest coś takiego jak efekt Wertera. To jest naukowo przebadany efekt. To David Phillips w latach 70. odkrył, że jeżeli mówimy o samobójstwach w mediach, na przykład sławnych osób, opisujemy metodę, gloryfikujemy tę śmierć samobójczą, mówimy, że to była wielka i wspaniała osoba i w ogóle jak romantycznie odeszła z tego świata i tak robimy wokół tego, byśmy powiedzieli, cały wręcz ołtarzyk wokół tej śmierci, to faktycznie może być tak, że zachęcimy innych. I to, że efekt Wertera został też rozumiany tak potocznie, został rozciągnięty w ogóle na rozmowę o samobójstwie, spowodowało, że do 2018 roku w Polsce nie mieliśmy żadnej kampanii dotyczącej zapobiegania samobójstwom we wszystkich grupach wiekowych. Po prostu jej nie było, bo każdy się bał zrobić, bo myślał o efekcie Wertera. Natomiast czyli jedź bezpiecznie, nie pij alkoholu, tak, uważaj rób na seks. Mamografię, tak, wszystko, mamografię. Ale nie samobójstwa. Okay. Tak, tego nie, jakby życie warte jest rozmowy, rozpoczęła pierwszą taką kampanię i pokazało, że chodzi o to, aby zmienić akcenty, bo oprócz efektu Wertera jest też efekt Papageno. Czyli jeżeli mówimy o samobójstwie w sposób bezpieczny, nie mówimy o metodach, nie gloryfikujemy, nie romantyzujemy, mówimy o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, burzymy mity wokół zachowań samobójczych, pokazujemy historię osób, które poradziły sobie z kryzysem. Może być tak, że tych prób samobójczych będzie mniej. I to jedno i drugie, drugi jeden efekt jest doświadczony naukowo. To faktycznie działa. I teraz w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, który jest realizowany w Ministerstwie Zdrowia, zostały stworzone standardy bezpiecznego informowania o zachowaniach samobójczych,
które bardzo w przejrzysty sposób pokazują, czego nie robić, a co robić, żeby wywołać efekt Papageno. Te standardy możemy znaleźć zarówno na stronie zapobiegajmysamobójstwom.pl, czyli oficjalnej stronie programu krajowego, jak i na stronie Życie warte jest rozmowy w zakładce Strefa Wiedzy, bo nie trzeba być dziennikarzem w naszych czasach, żeby... Mieć duży wpływ tak w social mediach. Tak jest. I mieć duże zasięgi. Czasem nasz jeden post nagle zaskoczy i 1200 tysięcy osób to obejrzy. Więc pamiętajmy zawsze, że jeżeli piszemy o samobójstwie lub o próbach samobójczych, samookaleczeniach, mamy dwie drogi. Albo możemy komuś pomóc, albo pogorszyć jego stan, bo musimy zawsze mieć w tyle głowy, do kogo mówimy. I że mogą być to osoby, które mają myśli samobójcze aktywne, mogą to być osoby po próbie, albo te, które kogoś straciły w wyniku samobójstwa i one automatycznie też często są w kryzysie. Więc pamiętajmy o tym, że każdy nasz post, każda nasza wypowiedź może przynieść też coś dobrego. I warto po prostu zapoznać się z tymi standardami. One w takiej wersji skróconej mają jedną stronę. To jest prosta instrukcja obsługi. I warto wiedzieć, że po prostu każdy z nas może coś dobrego zrobić dla drugiego człowieka. To ja chyba na koniec naszej rozmowy zaapeluję, że jeśli sami borykacie się z trudnościami, no to oczywiście skorzystajcie z tych adresów i z tych stron, o których mówiła pani doktor, a jeśli czujecie, że ktoś w waszej okolicy, w waszym towarzystwie, ktoś bliski, a nawet i dalszy, ma jakiś taki problem, no to może warto na przykład dać mu chociażby link do tej rozmowy, żeby posłuchał, że takie rzeczy się zdarzają, ale takie rzeczy mijają, tak? Trudne momenty każdego z nas spotykają i życie nie jest pod palmą na Instagramie. Nawet tam czasami leje. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była pani dr Halszka Witkowska, ekspert Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, autorka książek Życie mimo wszystko i Niewysłuchani.